Dzień dobry Polsku, witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy w powiecie ostrołęckim, w gminie Lelis, w miejscowości Płoszyce. Kim jestem, to wiecie. Ja jestem Alex, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofilii. Kochani, nie będzie na tej transmisji osoby, która robi złe rzeczy wobec dzieci. Przyjechaliśmy do 48-letniego Mariusza, mieszkańca Płoszyc w powiecie ostrołęckim. Mariusz prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, nasza interwencja związana jest z tym, że nie tylko, że przyszedł do dzieci, ale prawdopodobnie jest w posiadaniu pornografii dziecięcej. Ale to, co najważniejsze i dlaczego go tutaj nie ma przed kamerą, ano dlatego, że okazuje się, że on od 20 lat wyrokiem sądu jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Czekajcie, bo to jest słaby zasięg. Mariusz jest pod opieką rodziny od 2003 roku w związku z wypadkiem drogowym, jakiemu uległ 20 lat temu. Stłuczenie pnia mózgu i inne powikłania, w związku z czym intelektualnie uznano, że Mariusz nie jest zdolny do samodzielnego życia. Tak uznano wyrokiem sądowym na podstawie orzeczenia lekarskiego. Jednak życie pokazuje, że nawet osoba z takim deficytem intelektualnym, po takich przejściach, po takiej chorobie, może być niebezpieczna. Dysponujemy korespondencją Mariusza z trójką dzieci. Z trójką dzieci, gdzie namawia te dzieci do seksu, zaprasza do siebie do domu, tutaj do Płoszyc. Cóż jeszcze robi? Wysyła swoje nagie zdjęcia, kolportuje pornografię z udziałem osób dorosłych i zaczął również kolportować z wysokim prawdopodobieństwem pornografię dziecięcą. Oczywiście to by musiał stwierdzić biegły antropolog i tak też się stanie, ponieważ niezależnie od tego, że Mariusz jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, nie zmienia to faktu, że my wdrażamy nasze procedury. Za chwileczkę tutaj powinna dotrzeć policja z Ostrołęki. Czekamy na dojazd radiowozu. Także ten live, który w tym momencie oglądacie, no nie jest klasycznym live'em. Tak jak wspomniałem, z uwagi na chorobę. Dlatego go nie ma i go nie zobaczycie, jego twarzy. Ale w internecie można go znaleźć. Posiada kilkanaście kont w serwisach społecznościowych, które bardzo sprawnie obsługuje. No cóż, poświęciliśmy ładnych kilka godzin, żeby tutaj do niego dojechać. Jak wiecie, wyruszyliśmy z różnych części Polski w bardzo zbliżonym czasie, czyli tuż po pierwszej w nocy, żeby dotrzeć właśnie tutaj. Pokażę wam, gdzie jestem. Jeszcze raz, bo mówiłem na początku, ale ci, którzy dołączają teraz, miejscowość nazywa się Płoszyce. To jest gmina Lelis w powiecie ostrołęckim. Tak na marginesie, byliśmy tutaj całkiem niedawno u Sławomira, jakieś półtora miesiąca temu. W tej samej gminie, wioskę dalej, dokonywaliśmy ujęcia mężczyzny, który popełniał przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. I okazuje się, że Mariusz, który, przypomnę, ma orzeczone ubezwłasnowolnienie wyrokiem sądu na podstawie opinii lekarskiej, Mariusz nas kojarzy. Mariusz wie, kto to są łowcy pedofili i wie, czym się zajmujemy, i zaczął tłumaczyć, że on nie jest pedofilem i w ogóle, i w ogóle. No ale tak jak wiecie, zasady naszej fundacji są jednoznaczne. Osoby z orzeczonym deficytem intelektualnym nigdy nie pojawią się u nas bezpośrednio na live. To osoby, które u nas zawsze na live oglądacie, przepraszam, klimatyzacja wychodzi, to osoby są zawsze osobami zdrowymi intelektualnie. Mariusz taką osobą zdrową nie jest, w związku z tym na live go nie ma. Nasza interwencja była priorytetowa, pilna, dlatego że Mariusz od wczoraj zaczął kolportować do trójki dzieci zdjęcia, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem są zdjęciami
osób małoletnich. Mówimy o zdjęciach pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Cóż wam więcej mogę powiedzieć? No, my ze swojej strony, czyli Babiki, łowcy, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, tak? Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, gdzie Mariusz przebywa, kim tak naprawdę jest. Dotarliśmy do niego, jechaliśmy ładnych parę godzin. Dotarliśmy do niego, jesteśmy po rozmowie z rodziną, z mamą, która opiekuje się Mariuszem. Od 20 lat ona jest jego prawnym opiekunem, jako osoby ubezwłasnowolnionej. I po tej rozmowie, mimo wszystko, tak jak powiedziałem, wdrażamy nasze czynności. Nie po to jechaliśmy tutaj całą noc, nie po to ponieśliśmy koszty, o tym też trzeba jasno powiedzieć, finansowe, związane z paliwem, z dojazdem, bo jest to kilkaset złotych. Więc nie po to przyjechaliśmy, żeby sobie poklepać się po plecach z Mariuszem i stąd wyjść bez niczego. Będziemy wnioskować o to, żeby osadzić go w izolacji, w szpitalu zamkniętym psychiatrycznym. On jest osobą wybitnie agresywną, nawet wobec własnej mamy. Wobec nas, na nasz widok, stał się bardzo agresywny, uruchomił się momentalnie w sposób taki wybitnie wulgarny. Próbował, że tak powiem, rozwiązania siłowego. No ale my jesteśmy na takie rzeczy przygotowani, więc tutaj to nie było problemem, ale on na co dzień też jest taki w relacjach ze swoją mamą, która ewidentnie wykazuje już oznaki zmęczenia, poważnego zmęczenia tą sytuacją. Więc wierzymy, że ta nasza interwencja być może pomoże jej samej. Jest to już też osoba w podeszłym wieku, bo skoro Mariusz ma lat 48, no to można bardzo łatwo policzyć, ile lat ma jego mama. Więc wierzymy, że będziemy chcieli tutaj doprowadzić do tego, żeby Mariusz trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, co chyba będzie dobre i dla niego, i dla jego najbliższych, którzy ewidentnie no nie są w stanie okiełznać jego popędu, ogromnego popędu seksualnego, bo to, co wypisuje, to, co wysyła do dzieci, jest bardzo obrzydliwe. Skądś też pozyskuje te zdjęcia, które wskazują na to, że są to zdjęcia z udziałem osób małoletnich, w związku z czym będziemy starali się właśnie to przerwać, bo to, że on sam jest chory, nie daje mu zielonego światła do krzywdzenia dzieci. A wysyłając takie treści, jak on wysyła do dzieci, jest to krzywdzące. Jest to bardzo krzywdzące, w związku z czym ta izolacja dla niego wydaje się być izolacją jak najbardziej uzasadnioną. Oczekujemy w tej chwili na przyjazd patrolu policji z Ostrołęki, który będzie decydował, co dalej, czy Mariusz zostanie zatrzymany, czy nie zostanie, co zostanie mu zabezpieczone, jakie będą dalsze kroki. O tym będzie decydował oficer dyżurny w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce po przybyciu tutaj właściwego patrolu interwencyjnego. My w momencie, kiedy pojawi się policja, zjeżdżamy na czynności do Ostrołęki, ponieważ złożymy cały kompleksowy materiał dowodowy, złożymy nasze wnioski, które uważamy za słuszne w stosunku co do osoby Mariusza, a potem wsiadamy w busa i pędzimy dalej, żebyście dzisiaj jeszcze raz usłyszeli dzień dobry Polsko gdzieś tam z Polski. To mogę wam dzisiaj obiecać jeszcze raz. A tutaj kończymy ten krótki live bez bohatera. Żegnam się z Płoszyc w powiecie ostrołęckim. Dojechaliśmy, zdemaskowaliśmy osobę niebezpieczną, być może nawet podwójnie niebezpieczną, ponieważ nie do końca oceniającą swoje zachowanie i to, co robi względem osób małoletnich, a robi bardzo dużo złego, bo to, co on wysyła i to, co on pisze, naprawdę może skrzywdzić psychikę dziecka. Bardzo mocno. Także na ten moment dziękuję wam za uwagę. Wiecie, gdzie jesteśmy, wiecie, jakie podjęliśmy kroki i czynności i dlaczego takie, a nie inne. A potem słyszymy się i widzimy się raz jeszcze dzisiaj. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. My czekamy na policję z Ostrołęki. W kolejnych postach jutro czy pojutrze dowiecie się o tym, jakie decyzje wobec Mariusza podjęto, więc będziecie znać dalsze losy tego mężczyzny. Najważniejsze jest to, że na pewno przez najbliższy czas będzie odcięty od urządzeń
i samego dostępu do internetu, więc przestanie atakować dzieci, a jest tego bardzo dużo, bo jest mnóstwo też realnych dzieci. Więc przynajmniej tyle dobrego udało nam się na ten moment zrobić wobec osoby, która formalnie jest ubezwłasnowolniona z przyczyn intelektualnych, ale nie przeszkadzaj to popełniać bardzo ciężkich przestępstw wobec osób małoletnich. Pozdrawiam, dobrego dnia, do zobaczenia, usłyszenia raz jeszcze dzisiaj, no ale ładnych parę godzin później, bo mamy kawał drogi do kolejnego miejsca realizacji. Pozdrawiam, hej, hej.